Dzień dobry, serdecznie witam. Jeżeli macie ten licznik Apator Smart M3. Musicie ten odcinek obejrzeć. Ale pewnie już go nie macie, ponieważ został wycofany. Dostałem od jednego z widzów korespondencję, zresztą znaczy prowadziłem z nim od dłuższego czasu taką korespondencję, ponieważ jak pamiętacie mam takie hobby, że staram się wam pomagać. Przesyłacie mi na adres bmo, bmo.pl swoje różne problemy związane z fotowoltaiką, z elektryką w domach, a ja staram się wam pomóc. 1161 maili otrzymałem już od ponad roku czasu, od kiedy prowadzę ten kanał, także troszkę tego jest. Oczywiście na każde z tych maili odpisałem, więc no ze swojej strony też napisałem 1161 maili w odpowiedziach, co najmniej, ponieważ są to wszystkie tylko wątki liczone. Do tematu wracając, Widz miał problem, ponieważ licznik nie zliczał mu jednej fazy. I okazało się, że faza L2 była uszkodzona i ginęła cała jego produkcja z fotowoltaiki, która była na tej fazie. Czyli około 33% energii, którą oddawał do sieci, ginęła bezpowrotnie. Tauron zdemontował ten licznik, wziął go do ekspertyz i potwierdził, że faktycznie to miało miejsce. Ale do, napisano mu tak. Ponieważ błędy w pomiarze powstały tuż po podłączeniu mikroinstalacji, nie dysponujemy danymi pomiarowymi z poprzednich porównywalnych okresów liczniowych, dlatego też ewentualna korekta danych pomiarowych zostanie wykonana w oparciu o ilość energii wprowadzonej i pobranej z sieci zarejestrowanej przez nowy licznik z uwzględnieniem sezonowości. Czyli dopiero w 2003 roku, w lutym, zostanie mu zwrócona ta energia którą licznik wcześniej mu nie zliczał. Więc zakłada, że około 350 do 400 kWh energii stracił przez błąd w fazie L2. I ciekawostka, co do wymienionego licznika, to model Apator Smart MU3. Jak mi powiedział instalator, którego wymieniał, w Tauronie wymienili już 70 tysięcy sztuk tego modelu. Musiała być jakaś felerna duża partia. Też czas jakiś temu tauron błysnął tym, że w okolicach twardogóry powysyłał klientom duże korekty rachunku do opłacenia. Tłumacząc to właśnie zaniżonym zużyciem przez brak zliczania wszystkich faz. Awaria na fazie działa zarówno na liczniku 280, czyli na tym, który zlicza energię, którą my wysyłamy do sieci energetycznej, jak i 180, który zlicza energię przez nas pobraną. Tutaj ciekawostka ciekawe, czy Tauron też czekał ponad rok czasu, żeby sprawdzić, jaka jest rzeczywiste zużycie energii w danym domu, czy po prostu tutaj nie miał najmniejszego problemu, żeby ludziom wystawić już korektę faktur, a w przypadku mojego widza no musimy czekać ponad rok, żeby zobaczyć, jak duża produkcja jest w rzeczywisty, w rzeczywisty sposób z fotowoltaiki tego mojego widza. Sprawdziłem na elektroda. Temat z wadliwością tych liczników jest dość powszechny. Znalazłem trzy wątki z tym związane. Tutaj po prostu ludzie na ten temat piszą. Także wiemy, że to faktycznie coś w tym jest. To nie jest jedyny przypadek tego mojego widza. I Myślę, że jeżeli chodzi o ten licznik i ten błąd, to jest masowość, prawda? Tam pisał widz, że 70 tysięcy dzieci zostało wymienionych, ale zwróćcie uwagę, że to nie jest tak, że nam jeden licznik tylko się może psuć. Być może wasze liczniki również mają taką awarię. Sprawdźcie co sobie proszę, czy wszystkie fazy są prawidłowo zliczane u was. Zarówno jeżeli chodzi o wejście, wyjście, bo czasami jest złe podłączenie licznika do prądu, albo to, czy na przykład jeden kierunek nie jest w ogóle zliczany. Być może macie pobór energii nieliczone na jednej fazie, a być może że macie wysuwanie energii nieliczone na jednej fazie. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajki, dziękuję moim patronom do usłyszenia.